Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Zapas żywności w stołce szkolnej dla 60 osób wystarczy na 5 dni. Na ile dni wystarczyłoby tej żywności, jeżeli liczba osób stołujących się w szkole wzrosłaby o 40 osób? Zakładam, że racje żywieniowe zostaną takie same. Ok. No to mamy tutaj do czynienia z proporcjonalnością odwrotną. Zatem jest to x razy y równa nam się... A, czyli współczynnik tej proporcjonalności odwrotnej. Załóżmy, że x to ilość osób, y to ilość dni. No to dla nas to będzie 60 osób, 5 dni. Tutaj porcje będą takie same. Zatem w jednym, jak i w drugim zdaniu, które teraz zaraz będziemy tworzyć, jest to samo a. Na ile dni wystarczyłoby tej żywności, jeśli liczba osób stołujących się w szkole wzrosłaby o 40? Czyli teraz mamy 100 osób razy ilość dni, czyli Y. Dobra, no to tutaj mamy 300, tu jest 100Y, dzielimy na niewiadomą i odwracamy. Czyli zapas żywności wystarczyby na 3, Dni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.